Serdecznie witamy wszystkich hodowców i wracając do domu tutaj ze Szprotawy, nie wypada nie odwiedzić kolegi Krzysztofa Pruskiego, którego tu mamy na pierwszym planie, który lotuje w oddziale 0206 Głogów, a mieszka w miejscowości Serby. Tu kolegi Krzysztofa gościliśmy, także jego hodowli przedstawiać nie trzeba. A powiemy tylko teraz tutaj, kolega nam opowie o tym, jak, bo dzisiaj mieli zamknięcie zegarów, otwarcie, przepraszam, teraz właśnie wrócił przed chwilą, opowie nam, jak tutaj w tym sezonie 2013 idą mu loty. Proszę bardzo, Krzysztof. No, sezon mamy na razie bardzo dobry. 4 loty. Pierwszy w niedzielę, drugi w niedzielę, teraz w środę był trzeci zaległy i dzisiaj już 400, 358 do mnie. Fajne loty, dwa ostatnie pod wiatr, także bardzo fajne. Tu pochwal się, bo przed chwilą tutaj u kolegi akurat jest kolega prezes, kolega Zieliński. Za chwilkę on tam się schował, będziemy z nim też rozmawiać, a powiedział mi, że jesteś pierwszy tutaj do tej pory. Tak, no na razie jestem pierwszy. Tydzień temu mieliśmy świetny lot, ładnie posiadały. O tyle jest dobrze, że po 4 lotach kilka fajnych starych gołębi coś tam robi. No i roczne nie najgorzej siadają. Jestem zadowolony, dlatego że ja rocznymi nie lotuję. A ile masz gołębi teraz do lotu? Do lotu mam 76 gołębi. I to tyle, co ci zostało, czy tyle ma też nie, zaczynałeś? Nie, tyle zacząłem. Teraz wszedłem, widzę, że dzisiaj był dzień powrotny, bo ze środy przyszły 2 gołębie z tego lotu. Czyli strat nie masz żadnych? Nie, mam strat rocznych. Komary u ciebie gryzą, ja tu tak. Też czuję, że... Gryzą u nas bardzo. Roczne bardzo ładnie giną, ale to wiesz, ja nie lotuję mutkami, to się odbija. No ale rozumiem. Jest kilka rocznych, co jednak sobie radzi i lecą bardzo ładnie. Mam 3 samice spoza 50, które bardzo dobrze lecą. Jedna to jest taka Scopmana, jedna jest Jossowa, jedna Verstretę. Także zobaczymy. W oddziale ile na tym locie było gołębi? Dzisiaj było na 380 km, na 360 to daliśmy 4600. Rozumiem. Także za chwilkę pójdziemy to jeszcze porozmawiać z kolegą prezesem, a za chwilkę kolega zacznie karmić gołębie i z nim też tutaj towarzyszymy mu trochę. I tak jak mówiliśmy, kolega Krzysztof właśnie teraz tyle napełnia pojemniki, taką żółtą cieczą. Co to jest tam dodane? To jest CMK, dlatego że teraz przyjechałem z zegarów i gołębie jeszcze... Przypomnę, mamy godzinę chyba 19, tak około. Tak, tak, bo mieliśmy 18 otwarcie zegarów i przez to, że dzisiaj był taki lody dość ciężki pod wiatr, te gołębie leciały. Dlatego teraz trochę im tam trzeba coś podać, bo widzę po gołębiach, że jednak trochę dostały w tyłek. Tu są te gołębie? Nie, to są młode. A tutaj masz z tyłu, tutaj, tak? Tu są wdowy. Pokażmy może tak kolegom, jak to wygląda. A stan, w jakim przychodziły dzisiaj po locie? Dobre, dobrze tak? No niektóre dobrze, niektóre gorzej, wiadomo. Tak wszystkie. O, tu kolega ma samice. Lecimy. Do karmy też coś im podajesz dodatkowo? Tak, dzisiaj dostały do karmy, teraz tak jak widać, dostały do karmy probak i dostały sedohol. A z tej samicy, które tutaj widzimy, to które tak się najlepiej dziś no to jest teraz? Moja bardzo czołowa samica, ona w zeszłym roku 12 konkursów. Niebieska nakrapiana, tak. W zeszłym roku 12 konkursów i 9 w kategorii B. Ten mój biały ogonek, 358 do GMP, tydzień temu trzecia na oddział, bo miałem tam super taki lot, bardzo ładnie, bo był drugi. No 5 na raz to był drugi, czyli pierwsze 7, potem 3, potem znowu 4 moje. Potem dzisiaj no, ta bardzo ładnie siada, dwuletnia, trzyletnia samica, ta nakrapiana też w tym roku. Też fajna samica. To jest taka krzyżówka z Hobena, tamta też jest krzyżówka z Hobena. No i to jest moja bardzo czołowa samica, ta też w zeszłym roku 12 konkursów, ta nakrapiana z Glenorchiem. Zobaczmy. I obok niej ta Pstratan, to samo, to takie czołowe samice. Natomiast to są, w tym roku to bardzo ładnie siada, 4 dobre konkursy. Nakrapiana ta? Tak, to jest Scopmana gołębi, to jest roczna samica. Widzimy ją. Ona siada całkiem fajnie. Ta Verstretę. Ta niebieska w rogu, nie? Ta w rogu, tak. Taki jak gdyby brudny dziubek miała. Mhm. Tak, właśnie ta samica fajnie. I jeszcze jest taka Jossowa nakrapiana samiczka. Ale ją mam jeszcze tam, dlatego że jej samca nie było, ja jeszcze nie przyłożyłem, bo ona taka biedna była nieszczęśliwa coś. Zobaczmy, kolega nie ma w ogóle czerwonych. Tutaj u kolegi Łepoch widzieliśmy dużo tych czerwonych. Czerwone, ale samczyki. Samczyki, a tutaj jest nie dużo. U mnie, jak ja rzucam czerwone płowę, to mi aż mutki wybiera. Aha. Także do lotu mi zostają, wiesz, tam z 10 2 gołębie, także nic wielkiego. Rozumiem. Także, no nie da. Teraz je pierwszy raz po locie karmisz? Nie, one jak przylatują, to miały już karmę. Tak. Natomiast teraz już są przed koszowaniem, te gołębie tu dałem i one jadły karmę taką w swoich klatkach. Ja może przejdę, będzie widać, zobaczmy. Tak. Teraz jedzą zbiorowo już te mnie. W karmikach miały super dietę z orzeszkami, takie różne pierdoły jak przylatywały. Natomiast teraz już jedzą tak, żeby coś tam pojadły. I w pojniku, tak jak mówiłeś, tak, właśnie tam. W pojniku widzicie, żeby coś tam z nich było, bo
Dlatego, że ja dopiero lecę dzisiaj, w środę pierwszy lot na wdowce i dzisiaj drugi lot. Także te moje gęby nie są aż tak bardzo jeszcze rozruszane, dlatego, że to jednak, no, jak miał jajkę młode, to wiadomo, ani trenować nie chcą, ani nic. Tutaj obok masz którego? A tu są chłopaki. Chłopaki, samce. A tu są wdowce. One tutaj mają tak zrobione, że na wloty siadają, tu widzimy, a z wlotów później muszą przylecieć sobie tutaj do tych tak, one z... boksów. Tak. Rozumiem. No widzimy, za kolegą się udamy. Widzę tak jasno, masz bardzo w głębniku, ładnie, wysoko położone, też jest spokój, posprzątane widzimy. Tak, no posprzątane. Tak, ten czerwony bardzo ładnie, 4 dobre konkursy w tym roku. I z jakich to jest gołębi? To jest Mandersa? Nie. To jest Manders, Verstrete i trochę Sangersa. Trochę Sangersa, ten samczyk to mój bardzo czołowy, drugi na oddział, trzeci, czwarty, piąty, ten Hubert, 100% Hubert. Taki z czarnym wypresem. Tak. Tamten 10 konkursów w zeszłym roku, nakrapiany, czysty Jansen, 100% Manders. W tym roku też już ma 3 albo 4 konkursy, ten samczyk. Tu był Hoben, taki z tych nowych, ten Hoben bardzo ładnie siadał jako roczny, a w tym roku ma komplet, 4. Ty mówisz o tym tutaj, tak? Tak, tym nakrapianym. To jest wnuk mojego numer 1 rozpłodowca, takiego 547. No ten też 10 zeszłym roku. I z tych dwóch gołębników lecisz właśnie? Tak, jeszcze tutaj samce są tylko. I tam samice. Tak, i to samica. A ten ze środy raczył teraz przylecieć, bo przed zegarami go nie było. Aha, to jest też dwóch gołębi. Się zabrał, zobaczył, że coś leci, tak, się z nimi zabrał. Tak, że chyba trzeba iść do domu, coś pojeść i wrócić. To jest też dwóch gołębi, właśnie taki gołąb, że liczyłem, że coś z niego powinno być. To jest coś, na co to jest przygotowane te karmiki, na jaką okazję? To są te co po locie? Tak, one teraz do pilarzy, bo miały w miseczkach jedzenie, jak przylatywały. A teraz w miseczkach każdy ma w swojej celi, tak? Tak. Zobaczmy, koledzy, bo każda widzimy, cela jest wyposażona w taką miseczkę. I tam na niej czeka jaka karma? Tam jest karma, taka super dieta, plus do tego orzeszki, takie rozdrobnione. A to na pewno gdzieś tu jeszcze jest taka resztka. Resztka zostanie, gdzieś czy wyjadają tak do zera? Orzeszki wyjadają. Orzeszki, cwaniaki. Widzimy, plus to mamy. No nie ma, tylko tyle zostawiają, nie? Także wyjadają to, co lubią. Natomiast teraz już dostają... Czyli na każdego gołębia, który przyleci w celi, czeka taka miseczka. Tak. Dobrze. Tu zobaczmy, tu kolega im wysypie jeszcze. No i tam mają gryty już świeże rozrzucone na korytarzu i to tak leży na korytarzu. A tak zawsze rozrzucasz na korytarzu? A czemu na korytarzu rozrzucasz, no bo tak, a nie w karmikach? No bo tak widziałem, że robi ten, Van Lint. Aha, Michel Van Lint. Tak, i on po prostu wiesz, jak za dwa dni, na przykład korytarz sprzątam co dwa dni, to jak sprzątam to od razu to też, nie? Także to takie dwa dni leży taki gryt. Zobaczmy. Nie rzucam go na ten. Dzisiaj nie mam 10 rocznych samców. A wszystko największych gołębi, takich bykoli. A przyszło do ciebie dzisiaj tak grupą, czy rozszarpany, tak taki szarpany? Dzisiaj szły bardzo dziwnie, bo tydzień temu na przykład szły grupą, a dzisiaj szły z innymi gołębiami. 3-4 gołębie, nagle jeden siada, potem tam dwa, czy sobie, cały czas z innymi gołębiami. A z kierunku szły, czy... Nie, właśnie nie szły z kierunku dzisiaj. Rozumiem. Dzisiaj szły bardziej tak z północnego zachodu. A o której godzinie wypuściliście je? Puściliśmy 7:10, ja biłem za 10:12. Dokładnie 50, były pierwsze, byłem tam 50, 51 tam. Tak dość dobrze posiadały te pierwsze, z tym, że no najbardziej mi żal tych roczniaków, bo to takie byki... No ale może dojdą jeszcze. Tylko, że to takie same duże. Nie wiem, czy takim tak dostały w tyłek. Z reguły 5 Verstrete nie mam samców i jednego Wandajka, największego gołębia na gębniku. Także taki. Zobaczmy, jak to ładnie jest. To fajnie wygląda, cisza, tylko słychać, konsumują. Przelatują, tak fajnie wygląda, jak między jedną a drugą. Także został ten czerwony, połowy z Kopmana, taki tu gdzieś jest roczniak. Bo to po mojej samicy, ale samczyk był kopany, a nie ma Jansena czerwonego, to także 3 były takie kolorowe gołębie. Głowy i 2 czerwone, to czerwonego tego Jansena nie ma. Czysty Jansen, taki 100%, chyba już mu było za ciężko, no nie wiem. Rozumiem. Z tym, że on też rozbity był za mutka. Tutaj kolega Zdzisław przyszedł dzisiaj do ciebie odwiedzić, tak? Tak, bo... Będzie konsumować alkohol, czy tak zawsze... Nie, on przychodzi, no to mój taki rywal, to taka czołówka, w zeszłym roku też ja skończyłem na pierwszym, a on by skończył na drugim, ale on ma ten zwariowany zegar, Benzing, i to jest taki zegar, który może drukować po locie listę startową, no i on oczywiście wydrukował listę startową, wykasował lot, a koledzy patrzą, mówię, ty, ale może dałbyś nam zegarową, no przecież wam dałem. No i po zawodach. I los w plecy miał. Także to jest, on cały czas u nas też, no powiedzmy pierwsza piątka, nie? Taka oddziałów. A my latamy w jednej sekcji. A tutaj sekcji ile macie w oddziale, powiedzmy jeszcze kolego? My mamy 5 sekcji i zaczynało nas 108 w tym roku. Czyli 108 osób 108 w całym oddziale, a tak, w całym oddziale. Sekcji u was ile jest? Sekcji jest mało, 19 hodowców. 19. To też się dość sprawnie wszystko załatwia. Z tym, że moja sekcja bierze najwięcej, na przykład tydzień temu 30% konkursów. Macie tutaj położone najdalej chyba gołębniki? Nie, środkowe. Środkowe. Tak.
A, oddział Głogów dokąd aż na zachód sięga, na wschód, przepraszam? Oddział Głogów to jest do Grębocic, najdalej to oni mają ode mnie gdzieś tak 5 do 6 km dalej. A najbliżej? Najbliżej 15. Rozumiem, czyli tak jesteś rzeczywiście w środku. Tak, jestem w środku. Tak. Tylko że właśnie to jest najbardziej wkurzające, że nawet tak jak tydzień temu, moja konkurencja, którzy dobrze lecą u mnie i w okręgu też w zeszłym roku byli w trójce w kategoriach, tam w jednej był kategorii. I na przykład tak, tydzień temu moje gołębie uderzyły szpicę, jego gołąb w sekcji ma koeficjent 2, jego pierwszy gołąb, mojego kolegi, a w oddziale już ma 5,13. I co roku oni właśnie przez to, że dają ich 27, 20 kilku sekcji, biorą sobie wyniki sekcji i co z tego, że możesz bić, a oni tak lepsze wyniki robią od nas. Dlatego to jest strasznie wkurzające te listy sekcyjne, ja strasznie tego nie lubię. No ale takie już jest, niestety tego nie zmienimy. No może zmienimy wreszcie kiedyś, bo jak oddział to oddział, no albo rywalizacja, albo nie, no, no tak jak w każdym sporcie, no liczy się konkurencja i się gra. Przecież wiadomo, że nie zawsze się wszystko udaje, no ale wiesz. To mnie wkurza, no ale co zrobić. Dobrze. Tutaj koledze na razie podziękujemy, to porozmawiam za chwilę jeszcze z kolegą prezesem, a na razie życzymy tylko już w przyszłości dobrych lotów. Dzięki, do zobaczenia. Tu kolegi Pruskiego, spotkaliśmy kolegę Zdzisława, który jest prezesem tej sekcji, kolega może tutaj coś więcej, prezesem, przepraszam, oddziału, tak? 0206 Głogów, kolega może coś więcej powie o oddziale, jak tutaj jest z lotu zadowolony jako prezes, bo o tym, co się kolegi stało z jednym lotem, to już kolega Pruski nam powiedział. Tak się może dotknąć każdego, a powiedzmy, jak tutaj wygląda sprawa lotu w tym roku w oddziale. No w oddziale w tym roku loty są udane. Hodowcy na czterech lotach zgubili bardzo mało gołębi. A ile wszystkich gołębi mieliście zgłoszonych do rywalizacji w tym roku? Prawie 8 tysięcy. 8 tysięcy, a na ten lot teraz ile poszło? Ponad 4, grubo ponad 4. A najwięcej, taki najtrudniejszy lot, kiedy koledzy wygubili, to który to był z tych, co do tej pory mieliście? No tak, do tej pory to nie było trudnego lotu. Nie było? Nie było. Tutaj kolega Pruski wypuszcza dobrze gołębie i mamy odpowiedzialnych konwojentów i kierowców, także trudno jest popełnić jakikolwiek błąd. Staracie się o to dbać, widzę. Tak, nie, no to już jest kilka lat pod rząd, że takiego katastrofalnego lotu, jak były kiedyś, to nie trafiliśmy, nie? Tak jak ja tu słyszę w Polsce, czy tam się patrzy na internet, no to naprawdę ludzie gubią ogromne ilości gołębi, nie? U was to się nie zdarza? No na razie się nie zdarzyło. Odpukać, żeby się nie zdarzyło, ale tak naprawdę, no to loty mamy naprawdę udane, no. Teraz kolejny lot będzie z jakiej odległości i skąd? Teraz będzie Mele. No, tak 550-60 jest do ostatniego gołębnika. Czyli no, teraz tak. Już, bo ten pierwszy, teraz to był ten, co kolega Krzysiek mówi, to był 358 km. Helmstedt, tak? To był Helmstedt, no. Czyli teraz znowu przeskok o kolejne ponad 100 km. Bo wcześniejsze były takie krótsze, tak jak wszędzie, tak? No tak po 140-160, Belic tam 220. Takie loty treningowe były tutaj, początkowe. Tutaj kolega Pruski prowadzi teraz na razie rywalizację, a to tak jeszcze tutaj się wyróżnia z hodowców, który można powiedzieć depcze po piętach. No jest na najkrótszym tam kilometrażu z Bytomia, jeden hodowca dobrze bije. Jak się nazywa? Krzysiek, jak ten ma na imię, nazwisko? Ten z Bytomia. To zaraz się dowiemy. Krzysiu, jak ma ten z Bytomia nazwisko? No to Bytomia gra, no rady. Z Bytomia ten, co... Drugi jest ustalają teraz. A, Żurko! Żurko. No i Radek Nowicki tam był w czołówce i Łóżny Daniel. U nas jest taki oddział, że dobrze lecą na najbliższym, w średnim i na najdłuższym. Także to jest oddział... sprawiedliwy. Tak, także nie ma, ktoś mówi, o na najbliższym jestem, to najgorzej lecę. Nie, nie ma. Jak lecą dobrze, Żurko nagle w tym roku zaczął piękne trzyloty miał. Podobno dzisiaj też miał bardzo dobry. W zeszłym roku Radek po raz pierwszy był w okręgu w trójce. Też na najbliższym pomierze, on ma do mnie 11 bliżej. Potem my tu jesteśmy prawie z jednakowym pomiarem, z Zdzisławem. Potem na najdłuższym Daniel, czy tam w tym roku Antczak też ładnie ponad leci. No, wylatał drugie miejsce. No, także to... W maratonie. Także no, tak tutaj to... koledzy, jak się odbywa, widać, że lotują bardzo udanie na razie w tym sezonie. Nie ma takich strat, jak tu mieliśmy możliwość obserwować w innych oddziałach. Nie, nie, u nas kabina jeździ. Są naprawdę odpowiedzialni kierowcy i ludzie nie czekają na przykład na punktach, że oni przyjeżdżają już przed czasem. Są tak, jest wszystko dograne naprawdę w 100%. Nie ma jakiejś... Kolega od 2 lat prezesem jest, to jest pierwsza kadencja, druga? To jest druga kadencja. Tak, czyli... Prezesem oddziału. Tutaj życzymy sukcesów w przyszłości oddziałowi, też koledze, bo kolega też o sobie nie powiedział, bo Krzysiek Pruski
Chociaż zakwalifikował też do bardzo takich hodowców wyróżniających się. No, ja to już leczę dobrze od 90 roku. No to, czyli to nie jest żaden przypadek. Trójki tak wypadam rzadko. No i tak myślimy, że też koledze się tak uda, co? 7 razy byłem mistrzem oddziału, a wicemistrzem to nawet nie liczę. Tutaj przy okazji kiedyś, kiedy będziemy tutaj przyjeżdżać, też kolegę odwiedzimy i pokażemy tutaj w Polsce, jak wygląda kolegi hodowla, może jak lot wygląda. To jak dokończę gołębniki. Skończy kolega? No dach jeszcze mi został taki zrobiony do zrobienia z prawdziwego zdarzenia. I to życzymy, to jak kolega zrobi ten dach, to liczymy, że kolega nas zaprosi. A na razie dzisiaj koledze podziękujemy. Zobaczmy, czy tutaj się czy musimy odganiać od komarów, bo tutaj tak jak Krzysiek powiedział, że tutaj dość są takie uciążliwe. Także dziękujemy bardzo. Do Marysza, zobaczenia. To okropne. I życzymy, jak się nazywa, udanych lotów w przyszłości. Mieszańcze to są. Tak, skrzyżówek. A naloty nie typesowane, naloty się nie nadają.